Witajcie. Długo zastanawiałem się, czy nagrywać nowe odcinki, a jak zacznę nagrywać nowe odcinki, to od czego zacząć tak naprawdę, co przekazać. Co przekazać, to ja już wiem. Chodzi o to, że ten, kto zaczął coś publikować w ogóle na YouTube, to wie, że to jest jakby etat wolontaryjny, który pochłania jakąś część czasu. Już nie mówimy o pieniądzach, bo to jest inna sprawa, bo trzeba kupić coś, jakiś ekwipunek, prawda? Ale to jest, pomijam to. To jest hobby. To nam zajmuje dużo czasu, ale oprócz tego mamy jeszcze życie. Mamy obowiązki zawodowe, które nam pochłaniają bardzo dużo czasu. Obowiązki w domu i inne obowiązki. Na przykład ktoś ma ogród, musi się nim zająć. Ktoś ma dom, musi odśnieżyć. I tak można wymieniać rzeczy, które nam zajmują czas, a coraz mniej mamy czasu na hobby lub właśnie na taką aktywność wolontaryjną. Ponieważ ja już sobie zrobiłem taki wstępny plan tego, co chciałem zrobić, co Wam przekazać, to na tak jakieś kilkanaście odcinków, to postanowiłem, że doprowadzę ten projekcik do końca. Także, ponieważ jest to, tak jak mówiłem, zapóźniony troszeczkę odcinek, to będzie taki odcinek na temat, co robić poza sezonem. Czyli co będziemy, zamiast siedzieć z pilotem w ręku, co będziemy robić w domu. No, samochodu nie będziemy naprawiać, bo jest plucha, chyba że oddamy do warsztatu i warsztat to będzie za nas robił. Odśnieżać możemy, ale takie inne pożyteczne rzeczy, które nam pomogą w nowym sezonie strzeleckim. Możemy zacząć przygotowywać broń do tego sezonu. Posprawdzać, czy sprężnej glic na przykład nie jest rozciągnięta, przepraszam, nie rozciągnięta, tylko zbytnio skompresowana, czy ją zmienić, czy glica nie wymaga wymiany, czy lufa nie wymaga czyszczenia. Możemy robić treningi na sucho, jeżeli ktoś ma możliwości. Treningi składu, treningi pracy na spuście. No jest parę rzeczy takich aktywności, które możemy zrobić poza sezonem. Możemy przygotować łuski na przykład sobie do nowego sezonu. Jeżeli ktoś ma nowe łuski i je przygotowuje, unifikuje je, no to też wie, że to jest bardzo pracochłonne. Bo trzeba, jeżeli ktoś robi tak, jak ja będę Wam później pokazywał, no to jest to dość pracochłonna czynność. Kolejną czynnością, którą możemy zrobić na przykład, to jest poważenie sobie pocisków po segregowaniu ich na grupy wagowe. Ja będę teraz walczył z Sierrą. To jest Sierra MatchKing 200 grainowa. I ta Sierra, no niestety ma tylko 500 sztuk. Więc dużo ich nie ma. 2 lata wcześniej kupiłem sobie LD Match, który już mam posegregowane, a teraz jeszcze dokupiłem sobie właśnie Sierrę. Tylko że Sierra będzie nie tylko ważona, ale zrobię coś jeszcze, czego nie robiłem do tej pory. A co? Będę mierzył, z angielskiego to jest bearing surface, czyli to jest część walcowa pocisku, która ma bezpośredni, która się wrzyna w bruzdy. W zasadzie pola się wrzynają właśnie w tą część pocisku. Czyli to jest część styku pocisku z lufą. Ta walcowa część. I tą część będę mierzył. Dlaczego? To jest tylko teoria. Ja nie mówię, że tak jest i od razu zaznaczam, nie jestem wyrocznią w żadnym wypadku. Po prostu tak sobie wymyśliłem, że będę to mierzył. To będę robił ja, jeżeli Wy też, no to coś trzeba robić, żeby ta nasza amunicja była jak najlepsza. I tak sobie właśnie wymyśliłem, że będę mierzył tą powierzchnię, w zasadzie jej długość. Teoretycznie mówię tylko, niepraktycznie, jeszcze tego nie sprawdziłem i nie będę tego sprawdzał, po prostu będę to mierzył i będę to segregował tak te pociski długością tej powierzchni. Teoretycznie ta powierzchnia, jeżeli będzie miała różnicę, dłuższa, krótsza trochę będzie, to może ona wpływać, nie mówię będzie, tylko może ona wpływać na prędkość naszego pocisku. A skoro wpływa na prędkość naszego pocisku, to wpłynie ona na moment, w którym ten pocisk tą lufę opuszcza, czyli to wpłynie na naszą powtarzalność i na naszą celność tej amunicji. Taka teoria. Ale ja sobie to będę robił dla siebie. I ja Wam to pokażę. Teraz, jak mówiłem wcześniej, pokażę Wam pomiar tutaj tej części walcowej, czyli tego bearing surface, czyli inaczej części, która ma styczność z lufą. Jeżeli będą jakieś różnice w tych pomiarach, to ja tu ustawię 0, będą jakieś różnice między wymiarami tych pocisków, to będę je w tym momencie od siebie segregował, tak samo jak wagowo. Czyli ten, powiedzmy, mamy na 0. Będzie mi łatwiej w pudełko wrzucać. Kolejny. Zero. I tak jeszcze, bo to już jest 0. I tak jeszcze 496 razy będę sprawdzał 0. No, wyglądają bardzo równo te pociski, ale na wszelki wypadek sobie sprawdzę. Do tego celu 0. Do tego celu używam dwóch komparatorów. Już Wam pokazuję, jaki to jest komparator. Są komparatory Hornady z insertami. I służą do pomiaru OJF, czyli base to OJF, jak to woli nazywać. Jednak do tego celu też również się nadają. No, na razie wszystkie pociski równe. Jak widzieliście, jest to operacja dość czasochłonna, pracochłonna też. Jeszcze w zależności od tego, ile mamy tych pocisków do segregowania. Ja miałem akurat tutaj 500, ale są takie sytuacje, że mam więcej, 1000 albo i więcej. To też wypadałoby to poważyć, pomierzyć. Także na to pytanie, czy Wam się to opłaca, czy chcecie to robić, to musicie sobie odpowiedzieć sami, czy wam to pasuje, czy Wam to jest potrzebne. Ja uważam, że trzeba wyeliminować jak najwięcej czynników wpływających na negatywnie na celność, na powtarzalność z procesu elaboracji, więc tutaj raz, że segregacja wagowa, a dwa, segregacja, próba segregacji, bo tam wyszło tam, że wszystko jest tip-top. Przynajmniej sprawdzenie tej części walcowej, długości tej części walcowej pocisku. I tu wiem, że ten element nie wpłynie mi na prędkość. Jedyne błędy mogę popełnić przy naważkach i takich innych rzeczach, przy neck tension i tak dalej. Także w tym odcinku to już jest wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie kciuki w górę. Jeżeli ktoś nie zasubskrybował, tam jest na dole taki guziczek subskrybuj. Subskrybujcie mój kanał, wciśnijcie sobie dzwoneczek, bo następny odcinek przegapicie. Dzięki i do zobaczenia. Cześć!